Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na 12-letniego Jana Krzysztofa Dudę, a w zasadzie jego partię z arcymistrzem, którego ograł. Tak, ja wiem, że spoiler, ale to jest wyjątkowa partia, dlatego że to był pierwszy arcymistrz w historii Jana Krzysztofa Dudy, z którym wygrał. Janek miał wtedy 12 lat, jego przeciwnik miał lat 20 i spotkali się panowie na Mistrzostwach Świata do lat 20. Tak, dobrze, moi drodzy, słyszycie. 12-letni Jan Krzysztof Duda grał na Mistrzostwach Świata do lat 20. Niesamowita sprawa. Partia była rozegrana w hotowej w Polsce. Chyba to mówiłem. Jak nie, to się powtarzam, moi drodzy. Zapraszam serdecznie, gdyż partia była naprawdę ciekawa. 12 lat, i pierwszy raz arcymistrz został ograny. To jest naprawdę niezły wyczyn. Przypominam, 2010 rok. W dzisiejszych czasach, oczywiście, zdarza się to. Już coraz częściej, już nawet dziesięcioletni zawodnicy wygrywają z arcymistrzami, więc to nie jest jakaś tam powiedzmy super ciekawostka, ale w tamtym czasie myślę, że szczególnie dla polskich szachów bywała ciekawostka. Zapraszam serdecznie. Tutaj partia rozpoczęła się ruchem d4, Janek odpowiedział d5, c4 ze strony białych, posunięcie c6, czyli szykuje nam się... Solidna obrona słowiańska na szachownicy, skoczek zagrywa na f3, posunięcie e6, dobra mocna taka struktura, jeżeli ktoś lubi grać czarnymi to polecam, posunięcie e3 ze strony białych, tutaj oczywiście białe decydują się świadomie na to zagranie, bo blokując tego gońca, to jest kwestia wyboru po prostu innego wariantu, to jest normalne posunięcie e3. Skoczek na f6, posunięcie b3 i już widzimy zamiary białych. Ten goniec prawdopodobnie będzie grał na polu b2, wspomagając skoczka, który w przyszłości e, zerknie sobie tutaj na pole e5 w centrum. To są normalne, e, jakieś e, takie, normalne plany, które nie są jakoś tajemnicą. Goniec zagrywa na d6, goniec zagrywa na b2 roszada ze strony Janka, czyli rozwój figur, robienie roszady skoczek z B na D2 i skoczek z B na D7 i to jest taka typowa struktura w obronie słowiańskiej widzimy tutaj pionki i figury, jest to normalne problem jest oczywiście z tym gońcem na C8 ale ten problem się może rozwiązać dosyć szybko, gdyż mamy w przyszłości przełomy typu E5 lub C5 więc się nie obawiamy o tego gońca, czasami tym gońcem możemy trzymychnąć przez pole B7 i wszystko gra. Goniec zagrywa na D 3 I Hetman na E7. I ten ruch przygotowuje właśnie takie zagranie jak E5, i tak się zwykle tutaj czarne starają zagrać. Ok, w tej sytuacji właśnie Skoczek w tym przeszkodził i zagrał na E5. Żeby nas to nie zmyliło, takie bicie gońcem na E5 do najlepszych by nie należało no wiadomo, psujemy tutaj strukturę pionków białemu, ale tracimy parę gońców, ten goniec jest dosyć istotny dlatego Janek decyduje się tutaj prawdopodobnie na zagranie C5 jest to logiczne zagranie, ciekawe z tego względu, że no nie można zbić pionka na C5, bo goniec zbija za darmo skoczka to jest dosyć łatwe to jest takie podważanie pionka, który broni skoczka, Roszada ze strony białych, no i w tym momencie Janek tutaj potraktował piona na D4 pionek zbił na D4 i teraz ruch, który mi się e, naprawdę podoba. E, myślę, że to było przygotowane z trailerem, no tak mi się wydaje. E, zresztą taka, ide taka ideowa e, tutaj ścieżka powiedzmy. Można by na przykład grać B6, goniec B7. To są normalne też warianty, ale goniec na A3. No takie nietypowe może z jednej strony zagranie, próba wymiany gońca. 12-letni Jan Krzysztof Duda gra z arcymistrzem. Jeżeli arcymistrz by na przykład zagrał gońcem na C3, to przypuszczam, że goniec wróciłby na B4 i cały czas tutaj czarne próbowałyby wymienić gońca. No wiadomo, że białe by nie powtarzały ruchów, bo remis na pewno byłby zadowalający dla 12-letniego wówczas Janka. Goniec jednak zbił na A3, Hetman zbił na A3 i wieża zagrywa na E1. To są posunięcia, wszystko normalne, rozwojowe, dobre. Ruch B6 ze strony czarnych. Pionek wybił na D5 w tej sytuacji. I czym odbić? Otóż, no jak już tutaj um, decydujemy się na troszeczkę taką, powiedzmy, no, może jeszcze nie końcówkę, ale. Mm, no, są dwie opcje, albo bijemy pionkiem albo bijemy skoczkiem, jedna z tych opcji teraz jest lepsza, no zdecydowanie zbijamy skoczkiem z prostego powodu zostawiamy izolowanego piona to, to może okazać się słabością może się okazać również siłą ze strony białych, w zależności jeszcze jak ta się partia potoczy, bo jak na przykład byśmy teraz zdjęli lekkie figury, to pozycja czarnych byłaby zdecydowanie lepsza ze względu na, ze względu na izolowanego piona, który yy, no, byłby słaby i łatwo byłoby na przykład go wieżami tutaj atakować no ale figury jeszcze lekkie są, więc trzeba sobie radzić dalej. Białe zagrały skoczkiem na E4. Tutaj mogłyby białe popisać się troszkę lepszym zagraniem, mianowicie skoczek mógłby zagrać na, po, na pole C4. Skoczek z D2 oczywiście. Dlatego atakujemy w ten sposób Hetmana. No jakby Hetman uciekł, to moglibyśmy skoczkiem C6 go potraktować, i po Hetman, na przykład F6, no, może, można też Hetmanem zagrać na G5, oczywiście. Powiedzmy po Hetman F6, tak żeby to zobrazować, to jest dosyć proste. Skoczek mógłby zagrać na D6, i te skoczki tutaj stoją e, dosyć, e, tak bym powiedział, upierdliwie dla czarnych. E, oczywiście tutaj ten skoczek może za chwilę zagrać na E5, e, spróbować wymiany i umocnić skoczka na D6. Takie myślę, że opcje dla białych istniały. Dosyć dobrze to wygląda, ale tak nie poszło. Tutaj, oczywiście, też czarne nie przegrywają absolutnie, ale trochę pozycja byłaby lepsza. W tej sytuacji, właśnie skoczek zagrał na E4 i skoczek z siódemki na F6 z próbą wymiany jednych, jednej tutaj lekkiej figury. To jest dosyć ważne, żeby jak najwięcej czarnymi wymieniać przy izolowanym pionu. To jest gra taka strategiczna. Hetman F3. Zagrały białe i goniec na A6. Zobaczcie, że Janek podobny motyw stosuje co z wymianą gońca na A3, czyli stara się tutaj wymienić jednak te parę gońców. Jakby się para gońców wymieniła, yy, znaczy jakby ostatnie gońce się wymieniły, no to yy, czarnymi by się grało zdecydowanie łatwiej, ze względu na to, że skoczki nie są już tak silne w ataku na króla, bo to głównie o to chodzi, żeby białe tego króla. Atakowały. Tutaj Skoczek zagrał na C4 z atakiem na Hetmana. Hetman musiał, wró musiał wrócić na E7 i Hetman zagrał na G3. W tym momencie Janek nie daje za wygraną i próbuje tutaj swoich e, jakichś tam sztuczek pod tytułem Skoczek B4. No trzeba przyznać, że ta gra dwunastoletniego Janka y, no, jest taka... Dosyć dojrzała, no bo juniorowi jest według mnie tak dosyć ciężko grać suchą pozycję, szczególnie dwunastoletniemu szachiście lub młodszemu tak naprawdę. Ale tutaj widać Janek dobrze się odnajduje. Skoczek B4 z atakiem na gońca. Skoczek zbija na F6, Hetman zbija na F6 czyli już mamy jeszcze jedną figurę mniej, co jest dobrym takim małym plusem dla czarnych i goniec zagrywa na e4 z opcją na wieżę. No w tym wypadku trzeba jakoś reagować. No więc jest reakcja wieża a na d8. Pionek jest atakowany. Tutaj z takim zbiciem pionka, nie ma co się za bardzo śpieszyć czarnymi. Najpierw trzeba figury dobrze poprzestawiać, żeby one no dobrze działały. Ale to przejdźmy dalej, bardziej zobrazujmy. Skoczek zagrał na E5. I Teraz pytanie do widzów, moi drodzy. Czy wieża może zbić pionka na D4? Można spróbować zatrzymać materiał i przeanalizować tę pozycję. Ja przestawię i szybko omówię. Wieża, jak zbija na d4, no to popełnia błąd. Jak to wykorzystać, to jest też drugie pytanie. Ważniejsze, nawet bym powiedział. Tutaj, e, białe od razu powiem, e, powinny dosyć łatwo wygrać po ruchu A3. Z tego względu, że skoczek, no niestety nie ma dobrych odejść, tak naprawdę. No, jedyne odejście takie słuszne to skoczek na D5, żeby nie stracić tej figury. I jest skoczek D7, zagadka się rozwiązała, są widły. No i w tym wypadku czarne tracą zwyczajnie jakość i myślę, że białymi byłoby już łatwo wygrywać te pozycje. Tak jednak nie poszło. Po skoczku E5 skoczek zagrał na D5. Widzimy dojrzałość tutaj naszego przyszłego arcymistrza. To właśnie są dobre cechy. Przyszłych arcymistrzów, moi drodzy, to już po fakcie wiadomo, Janek jest w ścisłej w cisłej czołówce światowej. Skoczek na D5. Ok, wieża zagrywa na C1. Tutaj skoczek na F4 zawsze się będzie dobrze czuł, i można powiedzieć, że czarne nie mają tutaj jakichś większych problemów w tej sytuacji, z tego względu, że. Wszystkie figury zaczęły u nich dobrze grać. Król jest względnie bezpieczny i gramy dalej. Hetman zagrywa na E3, wieża C8 z próbą wymiany, goniec na F3, wieża z F na D8. No i białe teraz już postanowiły na, pójść na większe uproszczenia. Mianowicie wymiana wieżyczek, wieża C1, wieża wybiła na C1, Hetman zbił na C1. No i cóż to mamy, cóż to mamy za pozycję? Myślę, że Magnus Carlsen w dzisiejszych czasach tutaj taką pozycję to by zamiótł czarnymi. To znaczy, białych by tutaj, białe by zamiótł, powiedzmy w ten sposób, gdyż wystarczy taka jedna mała słabość na D4 i tutaj Mistrz Świata by to ładnie wykorzystał. No i przed Jankiem trudne zadanie, oczywiście. Pozycja na diagramie jest oceniana przez silnik jako remis. 000. Okej, okay, bo tutaj się silnik widzi dużo, człowiek widzi oczywiście mniej I teraz posunięcie czarnych, które jest niezwykle dojrzałe Bardzo dobre zagranie takie w końcówce, które jest takie typowe No bo trzeba zrobić lufcik Albo wrócić hetmanem Znaczy hetmanem nie można, bo przepraszam, bo tu tracimy skoczka na F4 Więc trzeba zrobić lufcik powiedzmy No i jak to zrobić? Mamy do wyboru kilka opcji Która z tych opcji jest teraz dobra? Janek zagrywa G5. Bardzo dobre zagranie. Przyjemny ruch spożytecznym z, z tego względu, że król ma furtkę na polu G7. I przy okazji bronimy skoczka. To się wszystko świetnie kalkuluje. Hetman na C7. Widzimy tutaj arcymistrz. No, próbuje z tyłu atakować pionki. No, i wiadomo, że nie możemy. Nijak obronić pionka A7. Nie ma takiej opcji, a zauważmy, że tutaj białe jeszcze podważają punkt F7, więc robi się gorąco. Jednak tutaj jest pewna, pewnego rodzaju obrona, ale tutaj silniki widzą lepiej. To jest ruch Goniec E2. Niestety Janek zagrywa Hetman F5, niestety, ale niestety, bo ten ruch mi się na przykład bardzo podoba, bo grozi prosta rzecz jak Hetman B1, tylko że białe grają posunięcie H3. Lufcik w dobrą stronę z tego względu, że król oczywiście ucieka. Pionek przy okazji jeszcze broni punktu G4. No i ta pozycja dla czarnych jest nie najlepsza, moi drodzy. Mimo wszystko teraz Janek postanowił zagrać gońcem na E2, spróbować swoich szans na wymianę gońca i e, męczenie tego króla, szukanie wiecznego szacha ewentualnie. Goniec jednak zagrał na E4 i to jest najlepszy w partii. Bardzo dobre zagranie holenderskiego arcymistrza, który. E, Próbuję odciągnąć Hetmana. Jeżeli byśmy zbili końca, moi drodzy, sprawa jest prosta. Hetman zbija na F7, h 8 MAT, więc no, figury nie można przyjąć w prezencie za darmo. Należy Hetmanem wrócić na F6, tak też się dzieje. W tej sytuacji Hetman sprzątnął pionka. No dobra, jest na to czas, to trzeba tego pionka wziąć. Tutaj widzimy, że Hetman cały czas kontroluje ze skoczkiem pole F7. Zwróćmy na to mocno uwagę. Ich koniec zagrywa na h5, właśnie z obroną punktu F7. No, nieco trzeba się bronić. Pozycja białych jest oceniana jako już plus 2,40, czyli można powiedzieć gładko, że wygrana. W tej sytuacji. Jednak skoczek zagrał na D7, jednak, ale to też jest dobre zagranie. Ja na chwilę cofnę i sprawdźmy, moi drodzy, czy Hetman mógłby się pokusić o wzięcie kolejnego pionka. Otóż ten ruch odwraca nieco sytuację i to białe teraz tutaj mają duże szanse. Jak to wykorzystać, to tak w ramach ćwiczeń oczywiście skoczek mógłby dać szacha na e2, po król h1 skoczek g3 z szachem i zdejmujemy gońca na e4. W tej sytuacji oczywiście król mógłby odejść na pole h1, no ale po tym ruchu mamy na przykład posunięcie hetman f4, co mi się bardzo podoba, bo grozimy tutaj szachem, grozimy zbiciem gońca na e4. Również hetman f2 było zagraniem, które wygrywało tę partię. Tak nie poszło moi drodzy. Skoczek zagrał na D7. No i teraz y, nie możemy oczywiście Hetmanem zbić na D4, bo dostajemy bardzo szybko prostego mata na F8. Więc pionkorzectwo nie popłaca w tym wypadku. Hetman zagrał na E7. Po tym posunięciu y, arcymistrz z Holandii dał szacha na B8. Cały czas jest to dobre posunięcie: wszystko pod kontrolą. Król G7. Hetman broni na F8, wszystko się trzyma. I w tej sytuacji, moi drodzy, no tutaj należałoby białymi przede wszystkim zagrać gońcem na C6. Nie jest to łatwe posunięcie. Wprawdzie w miarę logiczne, bo bronimy skoczka i staramy się zdjąć kolejnego pionka na polu B6. Jednakże białe zbiły tutaj na B6 skoczkiem pionka. No i ten ruch daje czarnym pewnego rodzaju kontrszansę. Są dwa pionki mniej, no ale pozycja króla może być tutaj nieco słaba, gdyż dwie figury już są daleko w obronie. Janek to powoli zaczyna wykorzystywać grając Hetmanem na B4. Ładne zagranie. Przede wszystkim wiążemy tutaj skoczka i staramy się zagrać na E1, ale z opcją właśnie zbicia gońca, co jest ważne. Król czmychnął na pole H2, no to Hetman. Odbił jednego piona, chociaż tyle, ale to nie chodzi głównie odbi o odbicie piona, tylko głównie też chodzi o to, żeby atakować punkt F2 i gońca na E4. Koniec zagrał na C6 w tej sytuacji, no i Hetman zbił pionka na F2. Moi drodzy, no i troszkę pozycja się wyrównała. Silnik ocenia jako remis, ale to chyba białymi jest tutaj grać nieco trudniej, ze względu na to, że trzy figury są bardzo blisko białego króla. Niebezpieczna sytuacja. Skoczek zagrywa na d7, no próba jakaś tutaj pewnie ze strony białych na f8, ale skoczek ładnie wraca na g6 i widzimy tę dojrzałość naszego 12 w tym wypadku Janka Krzysztofa, Jana Krzysztofa Dudy z tego względu, że Skoczek wraca i broni, bo na f4 skoczek stał świetnie, naprawdę świetnie, tylko nie był w stanie wykorzystać swojego potencjału w tym wypadku, gdyż no, groził prosty atak, a goniec tutaj na g2 jednak kluczowa figura, która broni tego punktu. A4 ze strony białych, najbiałe postanowiły, patrząc na to, że Hetman po diagonali broni razem z gońcem, to tutaj białe chcą zasuwać tym pionkiem do pola przemiany. Okej. Okay. Janek zagrywa posunięcie e5. Również stara się przesłonić tutaj obrońcę. Tu jakieś grozo, grożą już szachy e 4, dlatego też hetman wraca na b4 i broni punktu. W tym wypadku goniec na d1. No dobra. Z tyłu te pionki jakoś też można podważać. Goniec na pewno na h5 nie stał świetnie, więc trzeba go poprawić. Jednak białe maszerują pionem i Janek zagrywa pionkiem na h5. No to jest ciekawe. Właśnie ten goniec również no powiedzmy Dał szansę pionkowi H5. Chodzi o to, żeby tymi pionkami tutaj przeciwnika próbować miażdżyć. Hetman zagrywa na C3. Posunięcie G4. No, wygląda groźnie. I Hetman na G3. To jest duży błąd białych, moi drodzy. Spory błąd białych, i trzeba to wykorzystać. Zanim to, to jeszcze powiedzmy sobie, jak białe powinny zareagować. Zdecydowanie lepszą reakcją byłoby najpierw bicie na H5. I potem Hetman G3, no Hetman D4, powiedzmy ruch B4 i ruch F5 i tak dalej. Tutaj e, oczywiście grozimy ruchem F4. Ta pozycja dla czarnych jest nadal lepsza, ale już nie, ta, powiedzmy, nie na tyle e, super, co po błędzie właśnie tutaj holenderskiego arcymistrza. Sprawdźmy, jak było. Mianowicie, po Hetman G3 w tym momencie Hetman zagrał na D4. Zdecydowanie lepszym zagraniem było zagranie Hetman D2, które w zasadzie wygrywało partię od razu, bo grozi ruch H4, ruch G3 i król ma problemy. Jeżeli białe by wybiły na G4, mamy posunięcie. Go, het, hetman H4, mamy posunięcie. To, tak, Pionek jest prawie Hetmanem w tym wypadku, gdyż to jest no, gwóźdź do trumny dla białych. No i Hetman H3 musi zagrać w tym momencie biały. Hetman F4 można się poddać z prostego powodu. No jak będzie ruch G3, no to tutaj dajemy prostego tutaj szacha na D2. Król jest w zakłopotaniu razem z gońcem. To jest koniec partii, tak naprawdę można sobie poanalizować. Również po takim zagraniu jak król G1, hetman C1. Chytry ruch grozi goniec G4 z odsłony, ze zdobyciem hetmana i zbicie gońca na C6. Bardzo ciekawy obrazek mógłby powstać. Jednakże no Janek właśnie zagrał hetmanem na D4 w tej sytuacji. To y, troszeczkę wypuszcza wygraną, tylko że białe popełniają kolejny błąd, już niestety nieodwracalny. Posunięcie A6. Za szybko tutaj białe chciały tym piątkiem maszerować. Tutaj białe zostały potraktowane ruchem H4, Hetman E1, G3. Zdecydowanie tego króla zamykamy. Chodzi o to, że linia pierwsza jest na tyle słaba. Że wystarczy to do zwycięstwa, moi drodzy. I piękny ruch goniec e Jakże to chytre posunięcie? Jeśli Hetman zbija, to dajemy za chwilę mata w następnym ruchu królowi. Więc no zbić nie wolno. W tym wypadku Skoczek zagrywa na B8, broniąc pionka. No i Janek E4 przecina tutaj drogę gońcowi. Pionek zawsze jest bliżej. Tutaj jakieś opcje też wymiany Hetmana, może Hetman F2. Dużo dobrych opcji, ale pamiętajmy, że też musimy pilnować pionka. Który ucieka. No, i dlatego też w tej sytuacji, tutaj białe decydują się na oddanie figury. Goniec zbija na E4, Hetman zbija na E4 i posunięcie A7. Zobaczcie, ten pionek jest bardzo groźny, lecz Janek zagrywa najlepszy ruch w partii. Można zatrzymać materiał i spróbować swoich sił. W tej pozycji czarne zagrywają. Goniec f3, jakże to piękne posunięcie O co chodzi? Moi drodzy, jeżeli hetman wybija To ta pozycja jest bardzo łatwo wygrana białymi Ten pionek nie dochodzi absolutnie Skoczek zagrywa na f4 i nawet sobie możemy pozwolić na bicie jednego pionka na g2 I skoczek z gońcem na pewno te pionki zatrzymają Tego nie analizuję, bo tu można zrobić kilka, yy, kilka porządnych ruchów To jest dosyć łatwe no, oczywiście, moi drodzy, tu po biciu na F3 jest kolejna masakra, gdyż zbijamy i dajemy mata w następnym posunięciu. Hetman F2, Hetman H2 lub skoczek F4 od razu po król G2, oczywiście. No więc w tej sytuacji, pogoniec F3, białe grają Hetman G1, broniąc na G2 i no, starając się jeszcze tutaj coś uzyskać, lecz w tym momencie skoczek zagrywa na F4. Goniec jest nietykalny, bo jest Mat, później na G2, więc Hetman zagrywa na A8. Hetman, Pionek zagrywa na A8, dorabiając Hetmana. Hetman go zbija. Hetman dał szachę na D4 z próbą wymiany tutaj wy wybicia skoczka, lecz subtelnie król zagrywa na G6. Skoczka zbić nie wolno, bo cały czas Hetman na A1 daje w dwóch posunięciach Mata. Hetman dał szachę na D6. Ruch F6, moi drodzy. Koniec partii. Białe się poddały i słusznie, bo partia jest totalnie przegrana. Tutaj czarne dają mata w czterech posunięciach. Tutaj wisi na A8. Wisi. Nie, nie ma zmiłuj. Moi drodzy, 12 lat pokonany arcymistrz. Janku, no życzymy Ci powodzenia. Mamy rok 21. Wiemy, że jesteś fantastycznym szachistą, który już pokonał Magnusa Carlsena nieraz. No i życzymy wszystkiego dobrego. Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.